Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz, jestem dietetykiem klinicznym i w dzisiejszym odcinku poruszymy temat związany z naszą wątrobą. Wątroba jako narząd układu pokarmowego jest tak naprawdę największym gruczołem w naszym organizmie. Gruczoł ten może w kontekście masy nie stanowi tak dużego udziału w całym naszym organizmie, ale pełni niezwykle istotne funkcje. Tak naprawdę aktywny miąższ metaboliczny naszej wątroby przekłada się na utrzymanie ogólnoustrojowej homeostazy. I jeżeli dochodzi do zadziałania czynników hepatotoksycznych, uszkadzających hepatocyty, możemy to odczuć na własnej skórze, a też może to prowadzić do poważnych konsekwencji, nawet zagrażających życiu. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć kwestie anatomii, topografii, gdzie wątroba się znajduje, jakie uwarunkowania związane z połączeniem wątroby. Chciałabym również powiedzieć o funkcjach, żeby też zrozumieć, dlaczego to jest tak ważne, żeby naszą wątrobę utrzymywać w dobrej formie. I też chciałabym wspomnieć o czynnikach hepatotoksycznych oraz oczywiście clou dzisiejszego odcinka, czyli objawy, które mogą sugerować występowanie chorób wątroby. Serdecznie zapraszam do oglądania. Naturalnie wątroba leży w jamie brzusznej. Znajduje się pod przeponą w prawym podżebrzu górnej części nadbrzusza oraz lewego podżebrza. Z takich ciekawostek anatomicznych u osoby dorosłej z prawidłowo funkcjonującą wątrobą bez cech tzw. hepatomegalii, czyli bez cech powiększenia wątroby, tak naprawdę cała wątroba leży w całości pod łukiem żebrowym. Z kolei u dzieci sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej i nie stanowi to patologii, ponieważ wątroba może wystawać spod łuku żebrowego nawet do 2 cm w linii środkowo-obojczykowej prawej. Tak więc nie będzie to takie, powiedzmy, niepokojące, ponieważ taka różnica anatomiczna jak najbardziej jest możliwa. Mówiąc o wątrobie, tak naprawdę 80% miąższu wątrobowego stanowią hepatocyty, czyli czynne komórki wątrobowe, które odpowiadają za szereg istotnych funkcji. Pozostałe komórki to komórki tzw. zrębu łącznotkankowego, komórki dróg żółciowych oraz tzw. komórki żerne układu siateczkowo-śródbłonkowego, tzw. komórki Browicza-Kupfera. Przechodząc do funkcji wątroby, pewnie w większości z nas najczęściej kojarzy się taka funkcja jak odtruwanie. I faktycznie jest to prawda. Nasza wątroba pełni tak zwaną funkcję detoksykacyjną, czyli unieczynnia substancje obce dostarczane wraz z zewnątrz. Co ciekawe, nasza wątroba nie wie, czy substancja obca, którą dostarczyliśmy, jest korzystna czy też toksyczna. Tak więc nadrzędnym celem wątroby jest metabolizm, unieczynianie, dezaktywowanie. I tutaj też będą oczywiście różnice międzyosobnicze, ponieważ część z nas jest tak zwanymi szybkimi metabolizatorami, u których wątroba działa bardzo sprawnie, czyli szybko metabolizuje różne substancje. Z jednej strony jest to oczywiście pożądana cecha. U takich osób też standardowe dawki leków zazwyczaj wykazują mniejsze działanie terapeutyczne. Dlaczego? Ponieważ lek jest szybko metabolizowany i osiąga niższe stężenia terapeutyczne. Odwrotna sytuacja występuje u tak zwanych wolnych metabolizatorów, gdzie jakby wolniej są metabolizowane substancje obce, ale też standardowe dawki leków zazwyczaj wykazują większy efekt terapeutyczny. To są oczywiście różnice osobnicze, ale też pamiętajmy, że bardziej wrażliwi będą seniorzy, bardziej wrażliwe też będą dzieci. U dzieci z uwagi na fakt, że hepatocyty jeszcze nie są tak dobrze rozwinięte, tak dobrze funkcjonujące, z kolei u seniorów z uwagi na pogorszenie, inwolucję starczą, pogorszenie funkcji wielu narządów, wątroba nie będzie już tak bardzo sprawna jak w wieku młodszym, dlatego są to też takie szczególnie wrażliwe grupy populacyjne, u których trzeba zwrócić uwagę na ksenobiotyki, substancje obce. Oprócz funkcji detoksykacyjnej, którą oczywiście nasza wątroba pełni, też wątroba odpowiada za przemiany wielu makroskładników, za przemiany białek, aminokwasów, tłuszczów, węglowodanów. Wątroba też magazynuje część węglowodanów w postaci glikogenu wątrobowego. W wątrobie również odbywają się przemiany bilirubiny. To tutaj też powstają ważne białka naszego organizmu, albuminy, też substancje odpowiadające za proces krzepnięcia krwi, które również są substancjami białkowymi. Wątroba odpowiada również za syntezę i degradację hormonów, zamagazynowanie witamin oraz także produkcję żółci. W wątrobie żółć jest produkowana, następnie jest magazynowana w pęcherzyku żółciowym, z którego pulsacyjnie jest uwalniana na skutek spożycia pokarmu. I właśnie żółć zapoczątkowuje cały proces trawienia tłuszczu, mianowicie ułatwia ten proces, ponieważ emulguje tłuszcz i ułatwia później kontakt tego tłuszczu z enzymami trawiennymi. Jak widzimy, funkcje wątroby są wielorakie
I tak naprawdę to jest kolejna przesłanka, która mówi nam o tym, że warto zadbać o naszą wątrobę. Wśród czynników, które silnie uszkadzają naszą wątrobę, tutaj niezaprzeczalnie można wymienić alkohol. I ciężko jest mówić o takiej dawce alkoholu, która byłaby bezpieczna dla komórek wątrobowych. I tutaj występuje taka zależność, że im mniej alkoholu, tym lepiej, a nawet byłaby wskazana całkowita abstynencja. Mówiąc też o czynnikach potencjalnie szkodliwych dla naszej wątroby, no niezaprzeczalnie będą to też substancje często farmakologiczne, a tym bardziej jeżeli są spożywane, jeżeli są przyjmowane bez uzasadnienia albo w nieprawidłowej konstelacji. Tutaj chciałabym wspomnieć o tak zwanych niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, czyli popularne leki przeciwbólowe. I tak naprawdę bardzo często można spotkać nieprawidłowy sposób przyjmowania. Bardzo często na przykład seniorzy mający jakikolwiek ból, przykładowo biorą jedną dawkę takiego leku, jeżeli nie pomoże, kolejna. Ale tak naprawdę należy sobie zadać pytanie, czy jeżeli jedna dawka leku nie pomogła, to druga będzie miała działanie jeszcze lepsze. Sytuacja może być nawet tutaj drastyczna. Dlaczego? Ponieważ powielanie dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych bez wskazań, bez zalecenia ze strony lekarza może przyczynić się i do uszkodzenia wątroby, ale też do uszkodzenia błony śluzowej żołądka, co może nawet skończyć się krwawieniami. Tak więc bardzo duża ostrożność. I też zwróćcie Państwo uwagę, co teraz powiem, będzie dosyć kontrowersyjne, że suplementy diety, które występują na rynku, no one również mogą być potencjalnie niebezpieczne dla naszej wątroby. Nawet zbawiennie działająca zielona herbata. Jeżeli jest pita w naparach, no to oczywiście jest to element takiego prozdrowotnego stylu życia. Ale przykładowo przyjmowanie tak zwanych ekstraktów z zielonej herbaty, czyli wyizolowane z liści herbaty substancje bioaktywne, mam tutaj na myśli głównie tak zwane katechiny i wśród katechin najbardziej silnie działająca substancja galusan epigalokatechiny EGCG w ekstrakcie może działać potencjalnie hepatotoksycznie. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest to samo, co liście herbaty, tak? Ponieważ liście herbaty no, mają pewną określoną liczbę, ilość tego galusanu epigalokatechiny i nie jest to tożsame właśnie z ekstraktem, gdzie wyizolowana substancja często odpowiada spożyciu nawet 40-50 filiżanek takiej herbaty, żeby tożsamą ilość takiej katechiny dostarczyć. I są badania już opisane bardzo często nawet na kontynencie europejskim, że spożycie ekstraktu właśnie z zielonej herbaty skończyło się właśnie działaniem hepatotoksycznym. Takie dawki bezpieczne to są nie większe niż 800 mg galusanu epigalokatechiny na dzień. Ale to jest taka ciekawa wostka, akurat podałam ekstrakt zielonej herbaty, czy oczywiście tych suplementów może być znacznie więcej. Na pewno duża przestroga, jeżeli Państwo biorą na co dzień leki przewlekle, czyli leki, które są przyjmowane nawet codziennie i przyjmowanie suplementów diety powinno być poprzedzone konsultacją ze specjalistą, z lekarzem, tak żeby nie spowodować większych negatywnych następstw, aniżeli potencjalnych korzyści, które miałyby z tego działania wystąpić. Wśród czynników działających toksycznie na wątrobę oczywiście trzeba wymienić wirusy hepatotropowe, również takie czynniki jak nieprawidłowości związane z naszą dietą. Dieta ciężkostrawna, wysoka zawartość rafinowanych węglowodanów w połączeniu z dużą ilością tłuszczu niestety nie będzie dla nas korzystna. Duże ilości sacharozy i cukrów prostych będą wpływały na wzrost stężenia trójglicerydów, a z kolei trójglicerydy będą odkładały się w wątrobie, powodując jej stłuszczenie. Czyli nieprawidłowości w zakresie diety, ale też bardzo powiązane z tym dodatni bilans energetyczny, czyli nadwaga i otyłość również nie są czynnikami sprzyjającymi ochronie naszej wątroby. Najczęściej występujące choroby wątroby i dróg żółciowych w naszej populacji to stłuszczenie wątroby, które często wynika właśnie z nieprawidłowości w zakresie naszego stylu życia, czyli tak naprawdę powstaje na tle tak zwanego zespołu metabolicznego. Inne często występujące choroby wątroby to alkoholowa choroba wątroby, również wirusowe zapalenia wątroby, uszkodzenia polekowe oraz kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. I tutaj chciałabym wymienić też ciężką chorobę, która bardzo często jest następstwem długotrwających innych chorób wątroby, mianowicie marskość wątroby. Marskość wątroby choroba, która polega na tym, że stopniowo czynny miąższ, czyli hepatocyty, o których wcześniej mówiłam, że sprawują tak wiele istotnych funkcji, one są zastępowane przez tkankę łączną, która generalnie jest tkanką podporową i nie spełnia funkcji fizjologicznych i też mogą się Państwo domyślać, jakie będą tego konsekwencje. Mianowicie stopniowa utrata wszystkich wcześniejszych funkcji, o których tutaj była mowa. I niestety marskość może być skorelowana finalnie z niewydolnością wątroby i towarzyszącymi powikłaniami, takimi jak wodobrzusze, żylaki przełyku oraz także encefalopatia.
Dlaczego osoby z marskością wątroby prezentują żylaki przełyku? Mianowicie, jak już wspominałam wcześniej, aktywny miąższ wątrobowy zostaje zastąpiony przez tkankę łączną i wówczas wzrasta ciśnienie krwi, które musi też często znaleźć takie, można powiedzieć, krążenie oboczne. Dochodzi do poszerzania naczyń żylnych przełyku i powstają żylaki. Jeżeli dojdzie do krwawienia z żylaków przełyku, niestety bardzo często jest to epizod kończący się nawet śmiercią pacjenta. Wymieniłam też jako powikłanie marskości wątroby tak zwaną encefalopatię i potencjalnie zaburzenia funkcji wątroby niezaprzeczalnie wpływają też na nasz układ nerwowy. Mianowicie encefalopatia to są początkowo zmiany spowodowane gromadzeniem się toksycznych substancji w surowicy krwi i początkowo mogą być to tylko zaburzenia koncentracji, trudności w skupieniu uwagi, ale finalnie mogą prowadzić do ciężkich uszkodzeń układu nerwowego, a nawet do śpiączki wątrobowej. Dlaczego tak się dzieje? Główną substancją toksyczną jest amoniak. Normalnie amoniak na przykład powstaje w organizmie z przemiany związków białkowych. I normalnie wątroba przeprowadza taki cykl mocznikowy, inaczej ornitynowy, który powoduje, że toksyczny amoniak jest przekształcany do nietoksycznego mocznika i następnie mocznik jest wydalany z naszego organizmu wraz z moczem. Substancja ta niestety może kumulować się w organizmie, kiedy właśnie funkcja wątroby ulega ograniczeniu i wówczas toksycznie działający amoniak nie ulega przekształceniu do mocznika, gromadzi się w surowicy krwi i właśnie działa toksycznie na komórki naszego układu nerwowego. Czynniki, które mogą zwiększać stężenie amoniaku w surowicy krwi, to dieta obfitująca w białko, aczkolwiek tutaj chciałabym jednoznacznie stwierdzić, że to nie zawsze jest tak, że w chorobach wątroby preferowana jest dieta niskobiałkowa. Ponieważ białko ma też duży potencjał regenerujący miąższ wątroby i o ile nie jest to ciężka encefalopatia, tak naprawdę białko jest zalecane wówczas w umiarkowanych ilościach, właśnie z uwagi na fakt regeneracyjny. Jeżeli amoniak drastycznie wzrasta, to wówczas należałoby przejść na dietę niskobiałkową i dodatkowo należy uzupełniać tzw. aminokwasy egzogenne. Do innych czynników wpływających na wzrost stężenia amoniaku, dodatkowe czynniki u pacjentów z chorobami wątroby to przerost bakteryjny jelita cienkiego, czyli nieprawidłowy rozrost bakterii w obrębie jelita cienkiego, które to bakterie są często aktywne metabolicznie i oprócz produkcji metanu, wodoru, również produkują amoniak i to przekłada się na zwiększoną azotemię. Mówiąc też o pozostałych jeszcze czynnikach, które mogą pogłębić objawy związane z kumulowaniem amoniaku w surowicy krwi, to na pewno też zaparcia. Zatem u pacjentów z chorobami wątroby bardzo ważna jest profilaktyka zaparć. Dodatkowe czynniki wpływające na wzrost stężenia amoniaku można tutaj też wymienić krwawienia do przewodu pokarmowego oraz zaburzenia trawienia. Jak widzimy, funkcje wątroby są naprawdę wielorakie i mówiąc o objawach chorób wątroby, tak naprawdę ich spektrum jest bardzo szerokie. Od stanów zupełnie skąpo bezobjawowych, bo tak naprawdę wiele chorób wątroby zaczynających się i trwających wiele lat nie daje początkowo żadnych symptomów, aż po już jawne objawy bardzo niebezpieczne i zagrażające życiu pacjenta. Wśród badań laboratoryjnych często wykorzystywane są takie wskaźniki, które pomagają postawić lekarzom odpowiednią też diagnozę u pacjenta, które pozwalają często monitorować stan pacjenta z chorobą wątroby i tutaj chciałabym je pokrótce wymienić, aczkolwiek jednoznacznie chciałabym też podkreślić, że pojedynczy parametr nie będzie idealnym wskaźnikiem mówiącym nam o konkretnej chorobie wątroby. Przede wszystkim w takim panelu wątrobowym uwzględnia się enzymy wątrobowe, tak zwane aminotransferazy, aminotransferaza alaninowa i asparaginianowa. I co ciekawe, najczęstszą przyczyną w naszej populacji, wysoko rozwiniętej populacji, najczęstszą przyczyną łagodnego, umiarkowanego podwyższenia aktywności tych enzymów jest właśnie stłuszczenie wątroby. Mówiąc też o tym parametrze, to też nie jest tak, że jeżeli mamy wartości w zakresie prawidłowym, to zawsze to świadczy o dobrej funkcji wątroby, bo przykładowo w skrajnych stadiach niewydolności może dochodzić do obniżania aktywności tych enzymów, co nie jest tożsame z dobrą funkcją wątroby. Dodatkowy parametr, który też jest wykorzystywany, tak zwany enzym fosfataza alkaliczna, który jest wykorzystywany do diagnozowania tak zwanej cholestazy, czyli stanu wynikającego z upośledzonego transportu i produkcji żółci. Parametry, które mogą być też dodatkowo wykorzystywane do określenia funkcji wątroby, to stężenie albumin, które świadczą o produkcji białek przez wątrobę, stężenie oczywiście bilirubiny, również może
być wykorzystywane oraz taki wskaźnik świadczący o procesie krzepnięcia krwi, czyli wskaźnik INR. Jeżeli jest podwyższony, może to świadczyć o tym, że proces krzepnięcia krwi jest niejako wydłużony, a może to też wynikać z niedoboru białka, które tworzy właśnie czynniki krzepnięcia krwi. To są takie podstawowe parametry laboratoryjne, aczkolwiek tak jak wspominałam, nie są one wystarczające do postawienia diagnozy. Diagnozowaniem oczywiście zajmuje się lekarz, tutaj też specjalizacja odpowiednia, hepatolog czy też gastroenterolog, który zwróci uwagę na pacjenta w sposób, można powiedzieć, holistyczny. Teraz chciałabym opisać najczęściej występujące objawy popularnych chorób wątroby występujących w naszej populacji. I na pierwszy rzut chciałabym powiedzieć o objawach kamicy pęcherzyka żółciowego. Dosyć często występujące schorzenie w naszej populacji, przede wszystkim u kobiet. Może wynikać z uwarunkowań genetycznych, ale też z błędów związanych ze stylem życia. Objawy kamicy pęcherzyka żółciowego to kolka żółciowa, która może czasami trwać nawet do kilku godzin. Występują bóle w nadbrzuszu, bóle w prawym podrzebrzu i promieniują one często do prawej łopatki. Często temu stanowi towarzyszą nudności i wymioty. Kolejna choroba, objawy, które chciałabym omówić, to są objawy ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Co ciekawe, tutaj często taki też przebieg jest na początku skąpoobjawowy i charakterystyczne są typowe objawy grypopodobne, czyli uporczywy ból mięśni i stawów. I on zazwyczaj ustępuje, kiedy pojawiają się typowe objawy dla choroby wątroby, mianowicie żółtaczka. Ostre wirusowe zapalenie wątroby, głównie typu B i C, może przejść w tak zwaną postać przewlekłą, dając tym samym objaw przewlekłego zapalenia wątroby właśnie typu B lub C. I tutaj mówiąc o później już takim przewlekłym przebiegu, też na początku może przebiegać to skąpoobjawowo. Mogą występować takie nietypowe objawy, typu na przykład zwiększona męczliwość, obniżenie nastroju, pobolewania, gniecenia w prawym podrzebrzu, ale są one takie niecharakterystyczne. I jeżeli mamy do czynienia z taką postacią agresywną przewlekłego zapalenia, wirusowego zapalenia wątroby, to niestety finalnie może też dojść do uszkodzenia miąższu wątrobowego, czyli później objawy typowe jak dla marskości wątroby. Polekowe uszkodzenie wątroby też zazwyczaj przebiega bezobjawowo, aczkolwiek u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy takie jak gorączka, żółtaczka czy świąt skóry. I teraz chciałabym omówić choroby, które wynikają z nieprawidłowego stylu życia, mianowicie często tak troszeczkę też niedoceniana i niediagnozowana, niebrana pod uwagę później leczniczo choroba, mianowicie stłuszczenie wątroby, ale stłuszczenie, które nie przebiega na tle alkoholowym, czyli niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, tak zwane NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Dlaczego powiedziałam, że niedoceniana? Bo jak się okazuje, w populacji europejskiej nawet 17-46% społeczeństwa może prezentować właśnie niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. I zazwyczaj ta choroba nie boli. Może właśnie dawać objawy taką symptomatologię niecharakterystyczną, czyli właśnie gniecenia w prawym podrzebrzu, właśnie ogólne zmęczenie, które jest bardzo charakterystyczne dla populacji wysoko rozwiniętej. Właśnie też może występować podwyższona aktywność enzymów wątrobowych. Czasami może występować niepowiększona wątroba, czyli tak zwana hepatomegalia, rzadziej tak zwana splenomegalia, czyli powiększona śledziona. Dlaczego to jest takie ważne, żeby zdać sobie sprawę, że jest stłuszczenie wątroby? Ponieważ konsekwencje stłuszczenia wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, mogą być bardziej daleko idące. Mianowicie proste stłuszczenie wątroby może przekształcić się w stłuszczenie wątroby powikłane stanem zapalnym, czyli tak zwane NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Z kolei część przypadków stłuszczenia powikłanego stanem zapalnym może dawać obraz marskiej wątroby, a też w niewielkim procencie przypadków może się to przekształcić w raka wątrobowo-komórkowego. Dlatego jak widzimy, od prostego stłuszczenia wątroby nawet do raka wątrobowo-komórkowego. I tak naprawdę pierwszym krokiem w terapii niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby jest właśnie modyfikacja stylu życia. Na pewno poruszę to zagadnienie w kolejnym filmiku, gdzie opowiem już o zaleceniach żywieniowych, o zaleceniach dotyczących stylu życia właśnie w kontekście niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.
Mówiąc o alkoholowej chorobie wątroby, można tutaj wymienić takie dwa charakterystyczne stany, mianowicie alkoholowe stłuszczenie wątroby i też alkoholowe zapalenie wątroby. Alkoholowe stłuszczenie wątroby może przebiegać nawet bezobjawowo, może dawać pobolewania w prawym podrzebrzu, niekiedy niewiele powiększona wątroba, ale już alkoholowe zapalenie wątroby daje o wiele bardziej daleko idące objawy. Oprócz męczliwości, nudności, wymiotów pojawia się też powiększenie wątroby, hepatomegalia, wodobrzusze, gorączka, a nawet objawy encefalopatii. I jeżeli chodzi o objawy marskości wątroby, to tak naprawdę marskość wątroby czasami na początku przebiega bezobjawowo i proces marskości wątroby, włóknienia tego narządu może przebiegać wiele lat. Jeżeli chodzi o objawy ogólne związane z marskością wątroby, to zwiększona męczliwość, utrata takich sił witalnych, stany podgorączkowe mogą u takich osób również występować, stopniowa też utrata łaknienia, co często przekłada się również na utratę masy ciała i zaniki mięśni kończyn. To też może wynikać z tego, że w wyniku utraty funkcjonalnej części wątroby dochodzi do zaburzenia produkcji białek i też przekłada się to niestety na metabolizm mięśniowy. Jeżeli chodzi o pozostałe objawy związane, ogólne objawy, to też może dochodzić do powiększenia obwodu brzucha, czyli tak zwane wodobrzusze, gromadzenie płynów w organizmie, co często też wymaga kontroli pod względem ilości przyjmowanych płynów. I do objawów ogólnych można też zaliczyć bolesne kurcze mięśni. Jeżeli chodzi o objawy skórne, które są też dosyć charakterystyczne dla przewlekłej choroby, dla marskości wątroby, to tutaj można wymienić naturalnie objaw, jakim jest żółtaczka, świąd skóry, też na skutek braku czynników krzepnięcia, na skutek upośledzonej produkcji białek może dochodzić do pękających naczynek, tak zwane teleangiektazje. Również rumień podeszwowy, dłoniowy, mogą wystąpić też takie białawe przebarwienia na paznokciach, poszerzone naczynia żylne na brzuchu, wybroczyny skórne. Również mogą się pojawić krwawienia z dziąseł, z nosa, a nawet z górnego odcinka przewodu pokarmowego, co jest też później związane jeszcze z żylakami przełyku. Jeżeli chodzi jeszcze o objawy skórne, to też takie charakterystyczne nadmierne owłosienie u kobiet, z kolei zanik owłosienia łonowego u mężczyzn. I typowo objawy ze strony przewodu pokarmowego, uczucie pełności, często utrudniające przyjęcie odpowiedniej ilości pokarmów, które miałyby tutaj służyć też regeneracji miąższu wątrobowego, wymioty, nudności, powiększenie śledziony, czasami powiększenie albo nawet zmniejszenie wątroby. I już wspomniałam przed chwileczką o tych krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeżeli chodzi z kolei o objawy raka wątrobowo-komórkowego, to tutaj niezaprzeczalnie występuje postępujące wyniszczenie. Brak apetytu, nudności, pełność w jamie brzusznej. Też charakterystyczny objaw związany z żółtaczką. Często wodobrzusze i niestety też krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podsumowując, jak Państwo widzą, spektrum objawów świadczących o nieprawidłowej funkcji wątroby jest dosyć szerokie, ale też pamiętajmy o tym, że w wielu sytuacjach niewinnie zaczynające się choroby, takie jak na przykład stłuszczenie wątroby, potrafi nie dawać żadnych objawów i dopiero po wielu latach mogą być konsekwencje, czy to stłuszczenie powikłane stanem zapalnym, czy nawet rak wątrobowo-komórkowy. Tak więc warto już zawczasu i profilaktycznie zadbać o swoją wątrobę, wykluczyć czynniki potencjalnie hepatotoksyczne, te, na które mamy wpływ, a także zadbać o racjonalną dietę pozbawioną nadmiernej ilości rafinowanych węglowodanów w połączeniu z nadmierną ilością tłuszczu. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.